Uważaj na wychodzącego kosmitę! To jest takie ekscytujące! Nie chcę patrzeć! Nie chcę! Nie! Huh? Hmm? Gdzie może być Peruno? Pora spać. Lepiej do niego zadzwonię. Melino! Gdzie jesteś? Jestem pewien, że wspiął się na drzewa. O? Dzieciaki, czy jest z wami Peruno? Tak, jestem tutaj, babciu. Wracaj do domu, czas spać. Hmm? Wy też niedługo się połóżcie, jest późno. Tak, babciu. Dobranoc, dzieciaki. O, magiczny pocałunek. Co się dzieje? Co to jest, Lipsifu? Nie wiem, Dati. Ja podniosę wieko, a ty na wszelki wypadek weź różdżkę. O? Aha! Dlaczego tam się ukryłeś, Melino? Szukaliśmy ciebie. Boję się kosmitów. To był tylko film, Melino. Zróbmy to, kuzynie. Weź szczoteczkę do zębów, piżamę i potem przyjdź spać w naszym domu. O, to dobry pomysł. Coraz dziwniejsze te świetliki. To nie są świetliki, babciu. To jest UFO. Do wanny, szybko. Wanno, panienko, wyjmij nogi. Pora nas zabrać, więc zbierz się do razu. Ruszaj, panienko. Wszyscy, posłuchajcie tego hałasu. Niczego nie słyszę. Tak. Czy to brzmi jak koń? Czy to są kosmici? Biegiem! Melino. Czy jesteśmy wewnątrz statku kosmicznego? Spokojnie, kuzynie. To był tylko koszmar. Ale fart. Spójrzcie, jaki jest słodki. Są tutaj obcy!
zapomnijcie o subskrypcji. Pomocy! Pomocy! Czy ktoś tu jest? Niech ktoś mi pomoże, proszę! Już prawie jestem, jeszcze tylko trochę. O nie, to spadająca gwiazda! A teraz taniec robota! Pi, pi, su, su. O, o. Brawo, Lili! Bardzo wam dziękuję! Pomocy! Czas na rock'n'rolla! Kręci mi się w głowie! Obserwuję was od jakiegoś czasu i myślę, że potrzebujecie nauczyciela tańca. Całe szczęście, tańczę balet niesamowicie. Nauczysz nas tańczyć? Oczywiście, że tak, ale najpierw... Tati, mogę twoją różdżkę na chwilę? Proszę. Jasne. Bardzo dobrze. Możemy zaczynać. Nóżka tu, rączka tam. Tati, spójrz, jak dobrze mi idzie. Świetnie, Missy Fu. Ej, nie gadajcie tyle. Gubię się. Głowę wyżej. Ale zabawa. Ja też umiem naśladować kury. Nie tak. Komarze, wyglądamy jak kurczaki? Robaczek! Przepraszam, tak po prostu tańczy się w czasach, z których pochodzę. Wiosłuj, wiosłuj, żeglarzu. Wiosłuj, wiosłuj, szczęśliwie. Dobrze cię widzieć. Panie Monin, co pan robi na drodze mlecznej? Próbuję wrócić do domu. Mogę podwieźć, jeśli pan chce. Byłoby świetnie. Było świetnie. A teraz kto nas nauczy tańczyć? Ja was nauczę. Brawo, babciu. Zaczynajmy. Oj, to trudne. Ale będę próbować, aż mi wyjdzie. Aj, komarze, uważaj! Przecież to ty wszedłeś na moje miejsce! Naprawię to moją magią! Lili, co ty zrobiłaś? Chciałam tylko, żebyśmy byli lekcy jak piórko, jak babcia. Niech pan spojrzy. Kosmiczny kurczak. Koko, 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 koko. Tati,
Wygląda na to, że i ich będziemy musieli uratować. Zalajkujcie i zasubskrybujcie! Ha? Wielki Magu, chodź z nami popływać. Mhm. Dobrze, już idę. Lepiej popatrzę z brzegu. Woda jest bardzo zimna. Do zobaczenia, Wielki Magu. O, ups. Przepraszam, Panie Monin. Nic się nie stało, Lili. La 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 la. Będę miał taki piękny zamek z piasku. O tak, mały przyjacielu. O. Nic się nie stało. Spróbujemy jeszcze raz. Pomożesz mi? Świetnie nam poszło. A teraz czas na zdjęcie. O nie! Masz rację, przyjacielu. Nie poddajemy się. Panie Monin, ostrożnie! O nie! I co teraz? Jesteśmy bardzo daleko od plaży. Niech pan spojrzy. Możemy wejść na tę skałę. Świetny pomysł, Lili. W końcu zamiast zbudować zamek, zbudowaliśmy basen. Chodzi do głowy. Gdybym przynajmniej miał swój plecak, byłoby znacznie łatwiej. Ha? To Tati i Missy Fu. I są ścigani przez rekina i ośmiornicę. Missy Fu, biegnij jak najszybciej się uda do tamtej skały. Pospiesz się, Tati. Efekt bąbelków wkrótce się skończy. I co teraz zrobimy? Nie ma pan w swoim plecaku żadnej łódeczki? Nie. W zasadzie nie mam dziś żadnych wynalazków, które mogłyby nam pomóc w tej sytuacji. Mam pewien pomysł. Zawołamy Wielkiego Maga. Wielki Magu! O nie! Moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie! Zoom! Juhu!
chyba za dużo emocji jak na jeden dzień. Mhm. Nie zapomnijcie udostępnić.